grupa sportowców z pasją, która jednocześnie rozwija się. Nie jest sztuką, żeby być przy sportowcu, kiedy jest na szczycie, kiedy jest mistrzem świata. Zdecydowanie uważam, że warto zacząć od podstaw i być przy nim w drodze kariery. Poznajcie moją drużynę. Jak zaczęła się moja przygoda ze sportami walki, to kurczę, skomplikowana trochę powiedzieć. Brat jak był mały, to zawsze coś tam się motorami interesował, jeździł, więc jak byłem mały, to też chciałem spróbować i tak się to zaczęło. Zaczęłam trenować wioślarstwo w roku 2010. Moja kariera zaczęła się z pływaniem od 2012 roku, może trochę szybciej. Bardzo często, czy to znajomi, czy to rodzina, gdzieś tam mnie właśnie zasypywali pytaniami, kiedy w końcu spróbuję, kiedy przyjdę na pierwszy trening, kiedy wsiądę na motor żużlowy. Nie miałem gdzie energię podziewać i tak się zaczęło. Zacząłem trenować. Na pewno trenowałem piłkę nożną, później dla mnie to było za mało, no i przerzuciłem się na mieszane sztuki walki. Spróbowaliśmy, można powiedzieć, pierwszego takiego profesjonalniejszego treningu i złapałem tego bakcyla, spodobało mi się. Miałam wybór albo angielski, matma lub klasa sportowa, czyli pływanie. Wiedziałam, że jestem słaba z matematyki i angielskiego, więc mama mi oddała do pływania. Moja mama jest też również byłą wioślarką i też, tak jak ja, zdobyła srebrny medal Igrzysk Olimpijskich. I ona mnie tak naprawdę ściągnęła do sportu, za co jestem jej naprawdę wdzięczna. Jak założę kask i siadam na motocykl, to na pewno o wszystkim zapominam i się skupiam tylko na treningu na motocyklu. Jest taki odstresowywanie. Mam swój cel, po prostu patrzę przed siebie i tyle, nie myślę nic, co się dzieje dookoła. Możesz podjechać pod tą taśmę, ustać z trzema innymi zawodnikami i zawsze chcesz wygrać. Zakładam słuchawki, po prostu chcę się wyciszyć od tego już po prostu szumu, tego wszystkiego i skupiam się na sobie, po prostu myślę. Podczas walki to nie ma, że boli, że są ciosy, które są bardzo potężne i mogą zrobić jakiś tam ból, rozcięcia i tak dalej, ale podczas walki tego się nie czuję, ponieważ ma się adrenalinę. Wszystko się dzieje zdecydowanie automatycznie, tam nie ma czasu, żeby pomyśleć, czy może pojechać szerzej, czy wężej, to jest wszystko, to musi działać jak w automacie. Przez te 12 lat, kiedy trenuję, miałam wiele wyjazdów na różne zawody, regaty. Zaliczyłam naprawdę wiele fantastycznych imprez sportowych. Przywiozłam z nich medale. Jestem z nich bardzo dumna, bo one pokazują mi, ile pracy tak naprawdę włożyłam. Nie myśli się w ogóle o wypadku. Dopiero jak się przewrócę, to dopiero. I nie ma żadnego strachu, nic, tylko zabawa i frajda. Często miałam gorsze dni, gorsze miesiące, ale nigdy nie powiedziałam, że koniec, przestaję pływać. Łzy w oczach, kiedy pamiętam, że chciałem pojechać na zawody, bardzo mi zależało na zawody Mistrzostwa Polski Juniorów w Częstochowie. Pamiętam, bardzo chciałem pojechać, a lekarz jednym pociągnięciem długopisa, można powiedzieć, przekreślił te plany. Wiele razy są takie chwile, gdzie masz totalnie dość. Bardzo często to występuje podczas robienia wagi, kiedy walczysz tak naprawdę sam ze sobą. Dużo jest wyrzeczeń, przemyśleń, siedzisz, na przykład nie możesz pić, nie możesz jeść, siedzisz i masz te ostatnie gramy i siedzisz i robisz tą wagę, kiedy robisz te walki 10, 9, 8, 11 kg różnie to bywa. I po prostu człowiek jest zmęczony tym wszystkim. No oczywiście po robieniu wagi, jak już możesz sobie zjeść, to już to znika i jest ta radość. Jest. Sama walka to jest formalność, robienie najcięższe to jest robienie wagi. Kiedy rozmawiałam z mamą, to mama powiedziała, dobra, to nie zmuszaj siebie, po prostu skończ, powiedz, że nie chcesz, ja cię przyjadę po ciebie, zabiorę. Powiedziałam, że nie, ani razu nie powiedziałam, że nie chcę pływać. Nieważne, jakby walka szła, dopóki walczysz, jak ktoś mówi, jesteś zwycięzcą. Nieważne, jak to trwa walka, ważne jest, jak tą walkę skończysz i jak ta walka się kończy. Żebyś po prostu był zadowolony z samego siebie i żebyś miał ten smak, żebyś miał ten dosyt. Drużyna to jest dla mnie grupa osób, której możesz zaufać, która cię wspiera, która motywuje, która pomaga się podnosić po porażkach.
na wodzie mówi się komuś w twarz wszystko. Dopiero wszystkie konflikty rozwiązujemy w łódce i na lądzie już wszyscy muszą wrócić do przyjaźni. Nie ma kłótni. Jest wsparcie, to jest kiedy ci kibicują, kiedy wychodzisz na słupek, kiedy słyszysz dawaj Waleria, tam kiedy wszyscy kibicują, właśnie krzyczą. Wzajemne wspieranie siebie, współpracowanie. Tak samo jak słowo przyjaźń, czy no, dla mnie drużyna to jest jedna rodzina, którymi musimy nawzajem się wspierać, ponieważ na tym to polega drużyna. Tutaj grupa jest nowa. Fajnie, że mogę poznać ludzi z innych sportów, tak jak robiłam to na wiosce olimpijskiej. Poznawałam innych ludzi. Tutaj też poznaję młodych zawodników. W tych gorszych chwilach poklepię cię po plecach, każdy ci pogratuluje, więc to jest mega fajne. Ta drużyna właśnie jest taka, że pomimo tego, że jesteśmy daleko od siebie, to i tak się nawzajem wspieramy się. Każdemu kibicuje, każdy siebie wspiera. I powiem tak szczerze, że fajne to jest, ponieważ otwiera się na różne inne sporty, które na przykład nie widziałem nigdy. I odkrywam, interesuje mnie to, ciekawi mnie to, kibicuję tym ludziom po prostu, ponieważ są moje drużyny. Są dobre osoby w swoich dziedzinach, więc też nie każdy człowiek może się spotkać z takimi osobami. Fajnie. Mieć od nich, czerpać od nich też inspirację i zobaczyć z innej strony inny sport. Bo te podpowiedzi mogą też się przydać mi, więc też jesteśmy od siebie zależni. I to jest fajne, że możemy przedyskutować te tematy. Pokazuje to, że nie ma rzeczy niemożliwych i nieważne ile byś miał lat. Jeżeli chcesz, jeżeli masz do tego dostęp i możesz, zdrowie cię pozwala, masz dwie nogi, dwie ręce, to że możesz robić wszystko, nieważne czy to masz 12 lat, czy to 9 lat. Dla każdego, w każdym wieku jakieś jest zajęcie, jakiś sport, to od ciebie zależy, czy ty będziesz siedział w domu, czy ty będziesz trenował i do czegoś dążył i po prostu tworzył swoją historię. Widzę, jak ta grupa ma dobre relacje z sobą, jak między nimi występuje chemia. Nawet po przegranej walce wszyscy piszą, kurczę, nic się nie stało, następnym razem na pewno wygrasz. Jeżeli jedzie ktoś i zajmuje drugie miejsce, nie przejmuj się, będziesz pierwszy. A jak jest pierwszy, wszyscy spieszą z gratulacjami. Brak zdrowia jamy ustnej przenosi się tak naprawdę na całe nasze ciało. My często nie jesteśmy świadomi, że próchnica, która niszczy nam tą kość, dziąsła, ma też wpływ na nasze serce, na nasze płuca, a przez to też są gorsze wyniki sportowe. Dlatego uważam, że warto dbać o zdrową jamę ustną, żeby później nie mieć problemów w przygotowaniach i w samych zawodach. Stwierdzenie zdrowym ciele, zdrowy duch tu ma jak najbardziej znaczenie, bo pracując nad swoim uzdrowieniem wiem, co może też pójść nie tak w moim ciele. Ważne w każdym aspekcie życia, nie tylko w sporcie, ale też w życiu prywatnym. No bo wiadomo, jak ci coś doskwiera, czy coś cię boli, no to nie dosyć, że człowiek jest bardziej poddenerwowany, to też mu mniej rzeczy wychodzi, bo myśli o tym bólu. Więc. Jeżeli wszystko, co jest złe, zacznie się w moich zębach, to wiem, że posypie się jak puzzle. I wystarczy jedna nieudana rzecz i pójdzie wszystko do śmieci. Krępowałam się bardzo, kiedy uśmiechałam się, miałam te takie jakby, widziałam, że coś może być nie tak z moim uzębieniem i po prostu jak zaczęłam korzystać ze stomatologii, to miałam większą jakby pewność siebie, że jest wszystko fajnie, że mam zdrowe ząbki. Zacząłem dbać o zęby, założyłem aparat i na pewno jest lepiej. No doktor Maszewski na pewno pod wieloma względami jest dla mnie autorytetem. Dał mi bardzo wielkie wsparcie, jakby pomaga z tym, że oczywiście z zębami. Całe zębienie mam zdrowe dzięki niemu, jakby w całej klinice Maszewskiej Dental Clinic. Wspiera, dzwoni pomimo tego, czy zawody, czy nie zawody, jakby się spotkać, nie spotkać. Jakby super, że jakby są tacy osoby, którzy są jakby chętni do pomocy i wspierają. Jest to osoba, która odgrywa rolę w mojej karierze, która była i przyjeżdża na moje walki, będzie przyjeżdżała oczywiście. Jest to dla mnie jedna z najważniejszych osób, która mnie po prostu wspiera. Jest w moim drużynie i będzie w mojej drużynie. Maciej Maszewski to nie tylko dentysta, to osoba, która wspiera, od której czuję się to szczęście i daje to i zaraża tym szczęściem i wie się, że będzie wszystko w porządku. Więc taką naprawdę takie bezpieczeństwo.
moim w sumie takim małym marzeniem to jest wyprzedzenie mojego kolegi. Oczywiście uczciwie, nie, że się przewróci, czy coś zrobi sobie, tylko że razem się pojeździmy, full umiejętności i żeby przedzić Maksymiliana Pawelczaka, oczywiście pozdrawiam. Moje sportowe marzenie jest aktualne, jak najwyższe. Chcę dostać się do UFC i zdobyć ten pas UFC. Moim marzeniem jest start na Igrzyskach Olimpijskich na jedynce. Wydaje mi się, że jest to bardzo prestiżowa łódka kategoria i tu będzie zależne wszystko ode mnie i od trenera, więc na tym się skupiam, to jest mój cel. Więc razem z grupą Maszewski Sport Talent mam nadzieję, że to osiągniemy. No myślę, że każdego marzeniem jest gdzieś tam Mistrzostwo Świata w Grand Prix. Moim takim marzeniem jest właśnie Olimpiada. Od małego, kiedy miałam chyba, nie wiem, z 13 lat, 12, kiedy zaczęłam pływać, to nie miałam jeszcze takiego celu, bo nie wiedziałam, co to jest. A teraz, kiedy już pływam tak, trenuję na co dzień, ciężko bardzo, wkładam dużo rzeczy, jakby siły w to, to naprawdę marzeniem jest Olimpiada. Maszewski Sport Talents to ludzie, sportowcy. Chemia, pasja, wspólne treningi, ale też stypendia sportowe, dzięki którym spełnią swoje marzenia.